Instrukcje przebudzenia, tom drugi, dalszy ciąg rozdziału, aneks, kuriozalne kurty przeszłości Ziemi. Dodatkową ciekawostką jest fakt uznawania sosny za drzewo święte, jako że Atis był ukrzyżowany na sośnie. W ruinach Herkulanum koło Pompejów znaleziono wielki tron z siedzącą na nim figurą Atisa, który zrywa szyszkę sosnową z umieszczonego obok drzewa. Później okazało się, że był to w ogóle najczęściej przedstawiany motyw. Gdyby jakimś cudem to Atis, a nie Chrystus stał się podstawą późniejszej religii europejskiej, to najbardziej rozpoznawanym symbolem religijnym byłaby zapewne szyszka. Jeśli chodzi o inne różnice, to kult ten zawierał też czytelne elementy dawnych kultów agrarnych czyli oczywiście również płodnościowych, np. wiążące się ze słońcem, czy z motywem corocznego rodzenia się i umierania Attisa. W związku z tym doszło do pewnej sprzeczności, bo jednak na ogół był on przedstawiany jako dorosły. W ogóle jakby cały czas był w takim samym wieku, chociaż w niektórych świątyniach najwyraźniej czczono go jako dziecko. Pozostały potem różne figurki Attisa jako chłopczyka. Wprawdzie formalnie uważano, że Bóg ten rodził się każdej wiosny i umierał jesienią, to jednak czasem mowa była o jego śnie, przypominającym jedynie stan śmierci. Kult Attisa zawiera ciekawe informacje z punktu widzenia całej książki, aczkolwiek tylko częściowo spełnia kryterium wymienione w tytule tego aneksu, czyli kuriozalności. Mam jednak jeszcze parę innych do opisania, które na miano kuriozalnych zasługują już bez zastrzeżeń. Ale zanim do tego przejdę, jeszcze krótki jeden komentarz. Ja rolę Atisa opisywałem w innych książkach, później w tomie ósmym i w tomie dziesiątym Instrukcji Przebudzenia znacznie szerzej, gdzie wspomniane wcześniej podobieństwa starałem się zweryfikować i rozwinąć. Oprócz tego do kultu Atisa nawiązałem też w książce Dlaczego religie muszą ustąpić miejsca wyższej duchowości, która w odróżnieniu od tych wspomnianych przed chwilą powinna być jeszcze. Dostępna. Przechodzę w takim razie do dalszego czytania książki, do kolejnych kuriozalnych kultów. Wcześniej wspominałem o religii Celtów, opisując odtworzony przez historyka starożytny rytuał chrztu tego ludu. Podejrzewam, że w większości czytelników wydał się on piękny, taki jakby powrót do natury z elementami prawdy, wspólnoty itd., trochę przywodzący na myśl ideologię hipisowską. Poza tym wielu ludzi słyszało zapewne o druidach, którzy byli kapłanami i magami Celtów, podobno ludźmi uczonymi. Druidowie również budzą raczej pozytywne skojarzenia. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby na tej podstawie, że cała religia Celtów była piękna i postępowa. Wiele jej elementów przypominało raczej dzisiejsze horory i to właśnie te zamierzam opisać. Jednymi z najdziwniejszych aspektów zarówno religii, jak i całej kultury celtyckiej były surowość i okrucieństwo, pod wieloma względami nie nasuwające skojarzenia z Wikingami. Krótki przykład wrażenie z kontaktu, jakie odniósł Juliusz Cezar. Cytat. Pochówki w stosunku do poziomu ich życia są pełne przepychu i kosztowne. Wszystko, co było miłe zmarłemu za życia, wrzuca się wraz z nim w ogień, nawet zwierzęta. Ba, dawniej podczas właściwego pochówku palono wraz ze zmarłym niewolników i poddanych, będących jego szczególnymi ulubieńcami. Koniec cytatu. A oto krótki opis pełnego grozy aspektu religii Celtów, którego istotnym składnikiem był kult czaszek. Cytat. Pozwólmy dojść do głosu Sycylijczykowi Diodorowi, który za czasów Cezara i Augusta pisał historię świata i charakteryzował również plemiona celtyckie. Opis Diodora Sycylijczyka obcinają głowy zabitym wrogom i zawieszają je koniom na szyi. Zakrwawioną broń oddają swoim drużynom i każą ją nieść przed sobą, jako łup pośród wojennej wrzawy i zwycięskich pieśni. Najlepszy z łupów przybijają potem gwoździem do ściany swego domu, jak gdyby były to trofea upolowanych zwierząt. Głowy sławnych nieprzyjaciół balsamują i przechowują w skrzyni. Pokazują je gościom, po czym chwalą się, że żaden z przodków, ani ich ojcowie, ani nawet oni sami, nie wzięliby bodaj największej sumy pieniędzy jako zapłatę za daną głowę. Świątynie w opidach służyły jednak nie tylko kultowi czaszek, czczono w nich również przodków i bóstwa. Tak więc kult czaszek był li tylko częścią całego religijnego ceremoniału. Złożenie w ofierze czaszki stanowiło zarazem ofiarę dla bóstwa, ale ponadto składano również ofiary z ludzi, które dopiero w czasach rzymskich zastąpiono ofiarami ze zwierząt. Jeśli ktoś ciężko zachoruje, narażony jest na walki lub inne niebezpieczeństwa, składa pod przewodnictwem i przy pomocy druidów ofiarę z człowieka, albo ślubuje to uczynić. Wierzą bowiem celtowie, że w zamian za jedno życie ludzkie należy ofiarować inne. Również zwierzchność Regularnie czyni takie ofiary. Inne plemiona znają niesłychane duże klatki z chrustu, w które wsadza się z żywych ludzi. Następnie podpala się je od dołu i ludzie giną w płomieniach. Bardzo więc to były osobliwe formy składania, formy generalnie kultu religijnego. Koniec cytatu. Celtowie wierzyli w szeroki panteon bogów, z których wszystkim należało składać ofiary. Bóg Taranis, którego Rzymianie identyfikowali z Jowiszem, wymagał palenia ofiar żywcem. Bogowi wojny, Esusowi, ofiary składano wieszając je na drzewach, natomiast Teutates wymagał, aby były one topione w beczkach, a raczej w rytualnych kotłach. Oprócz nich były też liczne bóstwa roślinne i zwierzęce, np. Bóg Dębu, Bóg Jarzębiny, Bóg Jabłoni itd. Najważniejszy był jednak Bóg Cernunnos, przedstawiany w postaci antropomorficznej, ale z rogami jelenia. Wszystko wskazuje na to, że był on bogiem męskiej siły i płodności. Istniała też odrębna od męskich bóstw, żeńska bogini wojny Andata, która, jak wierzono, przybierała postać wronę krążącej nad polem bitwy. Niektóre elementy ich wiary wydają się jednak dosyć postępowe, np. silnie rozwinięte przekonanie o istnieniu reinkarnacji. Pomimo tego wiara Celtów przybierała jednak czasem formy o wiele bardziej makabryczne niż wynikałoby to z wcześniejszego cytatu, chyba bijąc swoisty rekord wśród starożytnych religii. I tu cytat tego rodzaju motywów. Istniał obyczaj antropofagi, kultowego kanibalizmu. Kiedy Galatowie zdobyli jakieś greckie miasto, Galatowie byli jednym z plemion celtyckich. Spożywali podobno mięso niemowląt i pili ich krew. Celtowie i ryjscy jedli mięso zmarłych ojców, aby przenieść na siebie ich siłę i moc. Galatowie i Skordyskowie, nie mówiąc już o celtach wyspiarskich, praktykowali ofiary z ludzi prawdopodobnie jeszcze w pierwszym wieku naszej ery. Są też dowody archeologiczne na uprawianie przez nich kanibalizmu. Tak więc długie kości i czaszki wykazują ślady nacięć, brak określonych części ciała, bywa też, że ludzkie szkielety znajdują się razem z kośćmi zwierzęcymi w jednym dole jako resztki uczty kultowej. Ofiary miały pomóc w stworzeniu więzi pomiędzy człowiekiem a istotą boską miały potwierdzić słuszność podejmowanych decyzji lub przepowiedzieć przyszłość. Posiadamy więc relacje z XII wieku, według których król Iryjski, przed zatwierdzeniem go na to stanowisko, musiał zapłodnić klacz, nim złożono ją w ofierze, później wykąpać się w rosole zabitego konia, zjeść jego mięso i wypić rosół. Wierzono również, że podczas snu przebywa się w pobliżu bóstwa i można wówczas spojrzeć w przyszłość. Kładziono się więc przy grobie bohatera albo na świętym miejscu, gdzie obecni byli bogowie i herosi, aby w trakcie marzenia sennego dowiedzieć się przyszłości z ich mądrych ust lub usłyszeć decydujące słowo zezwalające na dokonanie jakiegoś czynu. Przedtem pożywiano się też niekiedy mięsem zwierzęcia ofiarnego, aby uzyskać zdolność wyjaśnienia przyszłości. Tu krótki komentarz w trakcie tego cytatu. Najwyraźniej taki motyw był odziedziczony po Neolicie, dlatego że celtowie zachowywali motywy neolityczne dosyć obficie, tak można to określić. A ponieważ twórcami kultury, matriarchalnej kultury neolitycznej były ludy ugrofińskie, takie jak w Europie, takie jak na przykład Baskowie, Etruskowie, Berberowie. Finowie, dzisiejsi, to nie powinno dziwić, że biali mieszkańcy Afryki, obecnie już przemieszani rasowo, ale kiedyś byli oni uważani za biały lud, też praktykowali tego rodzaju zwyczaje, jak sypianie wręcz ze zmarłymi przodkami w grobach, po to, żeby usłyszeć od nich inspiracje czy zapowiedzi przyszłości. No, trudno mi sobie wyobrazić coś bardziej makabrycznego, prawda? Kontynuuję czytanie, czyli ten cytat. Opis tych najbardziej no, szokujących reliktów obecnych w religii celtyckiej. Ogólnie rzecz biorąc, umiejętność tę według wyobrażeń Celtów posiadali jedynie druidowie i Euchagenowie, przy czym wzajemny stosunek obu tych grup jest do dzisiaj niejasny. U Amiana czytamy, że Euchagenowie starają się tłumaczyć tajemnice przyrody, natomiast druidowie wywyższają się ponad innych jako badacze spraw wyższych i tajemnych. Przepowiadanie prawdy wydaje się więc przede wszystkim rzeczą Euhagenów, podczas gdy druidowie spełniali ofiary, a przede wszystkim odgrywali w społeczeństwie większą rolę ideologiczną i polityczną. W późniejszej Irlandii Euhagenowie zyskali ponoć na znaczeniu, w literaturze iryjskiej zaś nazywa się ich filidami. Z ich kręgów wywodziła się po zakończeniu procesu chrystianizacji duchowa elita feudalnej Irlandii. Koniec cytatu. Wszystkie wymienione w tym aneksie kulty były mniej lub bardziej dziwne, jednak ich egzotyka wynikała przede wszystkim z charakteru obrzędów, a nie obiektów kultu. Byli to bowiem albo bogowie kształtni, albo obiekty mimo wszystko normalne w cudzysłowie, no, może z wyjątkiem Boga, Fallusa i Uskrzydlonego Węża, aczkolwiek, jak wspomniałem, mogły być to różne manifestacje tej samej idei, to znaczy zarówno Wąż, jak i Fallus. Kiedy jednak zastanawiałem się czy była w przeszłości jakaś religia ogniskująca się wokół np. jakichś niezwykłych stworów, zauważyłem, że istniał taki przypadek, a był nim kult Dagona, istniejący kiedyś na obszarze Mezopotamii. Jednak miał on charakter raczej marginalny. Dagon był bliżej nieokreślonym stworem ziemnowodnym, który zresztą był być może pierwowzorem filmowego Dagota, Boga barwnie przedstawionego w drugiej części Konana. Zaciekawiło mnie kiedyś to, bo doszedłem do wniosku, że jeśli, jak twierdzą na przykład Plejadanie, religie na Ziemi w większości powstawały w wyniku niezrozumienia i mitologizacji kontaktów z istotami pozaziemskimi, to pewnie w kosmosie istnieją ciekawsze wariacje na ten temat. Trudno mi założyć, że życie inteligentne w znanej nam postaci jest w rozciągającym się na miliardy lat świetnych wszechświecie, dominujące. Zapewne są inteligentne formy życia o zupełnie innym wyglądzie, w związku z czym pewnie na innych planetach nie brakuje takich właśnie kultów dziwnych stworów, być może znacznie wykraczających poza ograniczenia naszej fantazji. Jeśli jednak chodzi o, szerzej o dziwne obiekty kultu, to na naszej planecie istniał, a nawet nadal istnieje, jeszcze jeden przypadek spełniający to kryterium. Jest to religia, w której bogiem jest ogień wbrew pozorom całkiem żywa, istnieje ona, o dziwo, w Iranie, jakoś nie kłócąc się z panującym tam islamem. Jest to zaratustrianizm. Nawiasem mówiąc, i sam islam w pewnym sensie spełnia kryterium odnoszące się do dziwaczności obiektów kultu, jako że najświętszym współcześnie istniejącym obiektem tej religii jest tajemniczy czarny kamień czczony w Mekce przez większość badaczy uważany za meteoryt. Ale przechodzimy do krótkiego opisu Zaratustrianizmu. Nie ma pewności, czy twórca tej religii, Zaratustra, był bogiem czy człowiekiem, który z czasem awansował do roli Boga. Nie ma źródeł na ten temat, i nawet okres, w którym on żył, plasuje się pomiędzy XIV a VI wiekiem przed naszą erą. Został on prorokiem podobnie jak Mahomet. Stworzył mitologię powstania człowieka, gdzie motyw pierwszej pary ludzi wyraźnie nawiązuje do mitów mezopotamskich. To znaczy i Nanny i Dumuziego, Tu komendarz. Nauczał też, że w ostatnim akcie dziejów na ziemi pojawi się zbawiciel, który poprowadzi ludzkość ku oczyszczeniu i wielkiej transformacji całego świata. Jednak nie to stało się najbardziej charakterystyczną cechą tej religii. Cytat. Zaratustrianie oddają też wielką część ogniowi, jest on dla nich elementem ożywiającym całą naturę. Prawdziwa zmiana w sprawowaniu kultu wiąże się z imieniem Artaxerxes II późnego władcy Achemenickiego, który jako pierwszy wybudował świątynię z posągiem bogini Anahity, znanej i z irańskiego panteonu przed przedzaratostryjańskiego, a w Zaratostrianizmie czczonej jako Yazata Aredvi Sura Anahita. Komentarz króciutki, Anahita była innym wcieleniem Neolitycznej Wielkiej Matki, inną spadkobierczynią tej tradycji, równoległą względem sumeryjskiej Inanny. Kontynuuje czytanie. Tradycyjny zaratustrianizm, broniąc się przed tą kulturową innowacją, rozpoczął wznoszenie świątyń, w których na głównym miejscu znajdował się nie posąg Boga, lecz palenisko nisko ze świętym ogniem. Sanktuaria te zwano miejscami ognia lub domami ognia. Ogniowi świątynnemu, podobnie jak domowemu, ofiarowywano suche drewno, kadzidło i tłuszcz. Odmawiano też tradycyjną, skierowaną do ognia modlitwę Atasz Nijajesz. Tak więc u schyłku panowania Acheminidów świątynny kult ognia stał się cechą wyróżniającą Zaratostrian tak bardzo, że innowiercy zaczęli określać ich czcicielami ognia. Koniec cytatu. Analizując opisane w tym aneksie zagadnienie, uderzyło mnie, jak mało było w tym wszystkim prawdziwej duchowości i zwyczajnego, po ludzku pojmowanego dobra. Jakoś trudno to wyczuć, i trzeba dodać, że generalnie rzecz biorąc, było to wspólną cechą wszystkich religii bliskowschodnich. Z tego względu trzeba je więc potraktować jako reprezentujący niski lub co najwyżej umiarkowany poziom rozwoju duchowego. Odnośnie specyfiki pozwolę sobie dodać, że z kolei w Europie, w Grecji mieliśmy jedyny na świecie przypadek wyjścia poza te ograniczenia, ale przez stopniową demistyfikację i wzbogacanie religii wpływami awangardowej wtedy filozofii, czyli humanizmu co wprawdzie z punktu widzenia samej religii greckiej okazało się ślepą uliczką, aczkolwiek tego rodzaju konotacje powróciły znacznie później w okresie renesansu i odegrały nieco ożywczą rolę. Jednak w innych częściach świata były religie, w których elementy przypomnianej prawdziwej duchowości i dobra się pojawiały. Był to chociażby buddyzm, ale bardzo niewielu ludzi wie, że jedną z religii kładących nacisk na takie wartości była też religia Azteków. Pomimo krwawych rytuałów składania ofiar z ludzi, aztecka kronika, spisana po hiszpańsku w czasach konkwisty i znana jako Kodeks Florentyński, przekazuje nam kryteria, jakimi Aztekowie kierowali się przy wyborze przyszłych kapłanów i przy podejmowaniu decyzji o ich kształceniu. Brzmią one zaskakująco postępowo. Cytat. Chociażby nawet był ubogi, nawet nędzarzem, chociażby jego matka i ojciec należeli do najbiedniejszych spośród biednych, nie brano pod uwagę jego pochodzenia, tylko baczono na jego sposób życia, na czystość jego serca, jego serca dobrego i ludzkiego, serca niezłomnego. Mówiono wtedy, że ma Boga w swym sercu, że ma wiedzę o sprawach boskich. Koniec cytatu dosyć zaskakującego. Właśnie po takich rzeczach można poznać poziom cywilizacji i kultury. Zapewne z takim człowiekiem byłoby nam się o wiele łatwiej porozumieć niż z którymkolwiek z kapłanów kultów opisanych wcześniej. Na zakończenie tego aneksu pozwolę sobie wspomnieć jeszcze o wyjątkowo kuriozalnym kulcie, który wciąż istnieje, znanym jako kult kargo. Terminem tym określa się osobliwe wierzenia ludności tubylczej na obszarze Melanezji czyli obszarze zamieszkałym przez ludność, czarnoskórą ludność Pacyfiku, które to kulty powstały w wyniku kontaktu z kulturą znacznie wyprzedzającą miejscowe społeczeństwa, z kulturą białego człowieka. Paradoks polega na tym, że kult ten powstał w wyniku zetknięcia się z cywilizacją przemysłową, a pomimo tego jest on jednym z najbardziej pierwotnych systemów wierzeń, jakie tylko można sobie wyobrazić. Jego ośrodkiem jest archipelag nowych Hebrydów, zaś twórcą i głównym przywódcą duchowym był niejaki John Frum, zarazem autor niezbyt skomplikowanej mitologii, mówiącej ogólnie rzecz biorąc o nadejściu epoki powszechności wspaniałych dóbr i ogólnego dobrobytu. Religia ta nie ma określonych struktur, jednak z uwagi na to, że zasadniczą inspirację stanowiły wojska amerykańskie stacjonujące na wyspach w czasie II wojny światowej, to stworzono hierarchię wzorowaną na wojsku z podziałem na stopnie musztrą jako rytuałem religijnym oraz poruszaniem się w szyku bojowym. Coś takiego może nas śmieszyć, jednak musimy zdać sobie sprawę, że społeczeństwo pierwotne, w istocie żyjące w epoce kamienia, bez żadnego uprzedzenia zetknęło się z istotami, które nie musiały orać i polować, aby zdobywać pożywienie, które za pomocą magicznych amuletów mogły wyganiać choroby, które mogły rozmawiać ze sobą z bardzo dużej odległości i które przede wszystkim mogły poruszać się w powietrzu. W związku z tym, głównymi obiektami kultu po wielu latach, po zniekształceniu i ubarwieniu relacji naocznych świadków, stały się budowane z i gałęzi, repliki samolotów i podobne pasy startowe. Dla tubylców, nawet sam fakt noszenia przez żołnierzy ubrań powodował wielkie zamieszanie w głowach. Ostatecznie pojawiła się wersja, że bogowie mieli dwie skóry. Najbardziej znamiennym w skutki wydarzeniem z przeszłości było jednak, jak można się domyślać, dawanie tubylcom prezentów, których znaczenia czy zasady działania ci ostatni nie byli w stanie pojąć. Krótki opis kultów kargo dokonany przez religioznawcę zajmującego się tym zagadnieniem. Cytat. W 1913 roku na wyspie Saibai na wiasie ciśnina Toresa istniała grupa wyznawców Kargo, której prorok German Wislin zapowiadał przybycie z mitycznej krainy wypełnionych żywnością statków sterowanych przez zmarłych przodków. Ci ostatni po wylądowaniu mieli wymordować wszystkich białych. Z kolei działający od 1933 roku w Dolinie Markham na Nowej Gwinei prorok o imieniu Marafi Zapowiedział nadejście wielkich kataklizmów, pożarów, powodzi, trzęsień ziemi, które zniszczą wszystko i wszystkich, z wyjątkiem tych, którzy mu zawierzą i schronią się w specjalnie w tym celu przygotowanych wielkich domach. Po wyjściu z nich mieli oni znaleźć podarowaną przez przodków wielką ilość towarów wyprodukowanych przez białych. TRENDOWATA prorokini Angaz Angania Począwszy od 1939 roku głosiła natomiast, że po wielkim potopie nie tylko nastąpi całkowite odwrócenie relacji między ludnością tubylczą i napływową, ale także odwrócenie stosunków w przyrodzie. Stworzenia wodne zaczną żyć na lądzie i odwrotnie. To, co rodzi się na drzewach, zacznie rodzić się na ziemi. Ludzie zostaną obdarowani mnóstwem europejskich towarów na zakupionych w Holandii przez mitycznego bohatera ludowego Mansrena i nikt nie będzie musiał pracować. W podobne przeobrażenia przyrody i społeczeństwa wierzyła wspomniana już grupa czcząca Johna Fruma. Jej prorocy głosili ponadto, że wszyscy biali powrócą do swoich krajów, na ich miejscu zaś pojawią się czarni Amerykanie, którzy będą sprawowali sprawiedliwe rządy. Na Amerykanów liczyli również wyznawcy kargo wywodzący się z plemienia Muzu. Ich prorok o imieniu Karoem zapowiadał powstanie królestwa Ameryki i Nowej Gwinei z wymyśloną przez niego królową amerykańską Marianną na czele. W Nowym Hanowerze z kolei pojawiła się grupa wyznawców Cargo, którzy szczególną czcią darzyli byłego prezydenta USA Lyndona Johnsona. Prowadzili nawet akcje zbierania funduszy, aby go kupić. Wyznawcy kultów Cargo podejmują też rozmaite działania, które mają im pomóc przyjąć ową nieoczekiwaną masę towarów. Polegają one na budowie lotnisk w cudzysłowie, portów w cudzysłowie lub dróg w cudzysłowie, zależnie od tego, czy owe towary mają być dostarczone samolotami, statkami czy ciężarówkami. Stawiane są też w cudzysłowie maszty telegraficzne w celu nawiązania kontaktu z ofiarodawcami, wysyłani są zwiadowcy i wystawiani obserwatorzy. Wspomniana już grupa z Doliny Markham zainstalowała nawet w cudzysłowie linię telegraficzną, by jak najszybciej przekazać wieść o przybyciu przodków z europejskimi towarami. Stanowił ją przeciągnięty od chaty do chaty sznur. Działające na obszarze Melanezji misje chrześcijańskie próbowały powstrzymać rozprzestrzenianie się kultów kargo. Wyjaśniano więc tubylcom, że wiara w otrzymanie obfitości dóbr jest bezzasadna, a prorocy to zwykli oszuści lub osoby obłąkane. Również władze administracyjne podejmowały przeciwko wyznawcom Kargo stanowcze kroki, aresztowały na przykład oraz skazały na wygnanie proroka Pako i jego najbliższych współpracowników. Uwięziono też niejakiego Manechiviego, podającego się za nowe wcielenie Johna Fruma. Poczynania to okazały się jednak mało skuteczne i kulty Kargo istnieją w Melanezji do dzisiaj. Koniec cytatu Mam nadzieję, że powyższy aneks dał nieco barwniejszy wgląd w historię cywilizacji na naszej planecie, jakby alternatywny względem wersji podręcznikowej. Służył on też przedstawieniu kontekstu scenarii, na jakiej rozgrywały się opisane wcześniej wydarzenia biblijne. Pozwala on zrozumieć percepcję religijną ludzi w dawnych czasach. Jednak może on dać jeszcze coś, coś, z czego nie zdawałem sobie sprawy, gdy zaczynałem pisać tę część książki. Zawsze w młodości miałem pozytywne nastawienie do magii, gdyż po prostu takie bajkowe w cudzysłowie i barwne skojarzenia zaszczepiają w młodych ludziach filmy czy książki z gatunku fantazy, obecnie chociażby seria Harry Potter. Jednak musimy przyjąć do wiadomości fakt, że to, co odrzuca nas w opisanych powyżej kultach, to właśnie ich oparcie na myśleniu magicznym. Jest to coś tak silnie zakorzenionego w ludzkiej podświadomości, że jeszcze dzisiaj ulegamy przesądom. Niektórzy wierzą w magię liczb, z pewnością lęk przed liczbą 13 dotyka większość ludzi, praktycznie całość rytuałów kościelnych jest też odsłoną tego samego zagadnienia. Jednak myślenie magiczne na przestrzeni dziejów to coś mimo wszystko innego, obecnie już zapomnianego, wypartego z pamięci zbiorowej. To na przykład wmurowywanie syna pierworodnego w fundamenty domu, albo niewolnika w ścianę. To symboliczne spożywanie ciała Boga albo mniej symboliczne jedzenie ciała pokonanego wroga, czy zmarłego członka rodziny. To rytualne kastracje i obrzezania, kropienie ołtarza krwią, ofiary całopalne i najróżniejsze inne formy zaklinania rzeczywistości obecne chociażby w modlitwach na przestrzeni tysięcy lat. Wszystko to były rzeczy o wiele bardziej powszechne niż ludziom się wydaje. Jeszcze sto lat temu ludzie na kresach wschodnich byli gotowi zabić kogoś za to, że nieopatrznie splunął. Nie wspominając o tym, że się nie strzygli, kołtuna się ewentualnie paliło. Myślenie magiczne to niestety najgorsza strona ludzkiej natury naprawdę straszna. Jeszcze krótkie uzupełnienie dotyczące magii powtarzanej w kościelnych rytuałach. Jak już wspominałem, prawie wszystkie składniki liturgii mają charakter reliktów myślenia magicznego, będącego pozostałością po dawnych kultach. Zaklinanie rzeczywistości przez dym czy gesty wywołuje oczywiste skojarzenia nawet u ludzi, którzy nie orientują się w tych pradawnych inspiracjach. Ale takich elementów jest więcej, tylko mało kto zwraca na nie uwagę. Jest to chociażby znaczenie kolorów i ogólnie różnych elementów szat kapłańskich, a nawet sztuczny temp głosu księdza, o pieśniach nie wspominając. Krótka analogia opisująca pierwowzory babilońskie, asyryjskie i egipskie. Ale nie wystarczy wymówić czyjeś imię. Potrzebny jest odpowiedni ton, aby przywołać daną osobę. Głos wywiera zatem skuteczne działanie tylko w pewnych warunkach. Egipcjanie byli głęboko o tym przekonani. Twierdzili, że ten, kto wypowiada święte formuły, powinien być w cudzysłowie sprawiedliwym w głosie. Nie miało to znaczyć, że musiał on mieć dobry głos, śpiewaczy, lecz że musiał umieć recytować modlitwy w należytym tonie. To właśnie wyrażają mieszkańcy Mezopotamii, gdy mówią o sposobie wykłaszania inkantacji. Nie stosują tu czasownika mówić, używanego wtedy, gdy chodzi o rozmowę. Inkantacje wydaje się lub szepcze. Wyraża to czasownik luchuszu, który może znaczyć psalmodiować, mruczeć. Prawie wszystkie religie przyjęły przy odmawianiu modlitw taki specjalny ton – Różny od tonu zwykłej rozmowy, rytuały babilońskie rzadko kiedy nie podkreślają, w jakim tonie należy inkantacje wypowiadać. Cytat w cytacie. Mędrcy, kapłani, zaklinacze, zaklinacze wężów, niechaj się ukoją i tak dalej. Inkantacje należy recytować szeptem. Koniec tego cytatu w cytacie, ale dalszy ciąg właściwego cytatu. Z tego podstawowego pojęcia wyrosły śpiewy mające ten sam cel. Wzmacniały one wartość głosu przez samą tonację lub przez mnożenie śpiewających głosów, a także tańce mimiczne odtwarzające zdarzenia, których realizacji pragnął człowiek. Wszystko to częściowo należy do magii zwanej sympatyczną. Koniec cytatu. I to wydaje mi się, to już jest komentarz, to wydaje mi się bardzo ważnym przesłaniem tej książki, że ona pokazuje do jakiego stopnia Myślenie magiczne jest podstawą religii, i jak mało tutaj się na przestrzeni tysiącleci zmieniło. Koniec.